No siema, siema. Zobaczcie, co mi przyszło. Tak zwane slidery. I to niedrogie jest, bo to kosztuje 24 zł. I to się kupuje na AliExpress. I przychodzi w niecałe 2 tygodnie. Mogę podlinkować do opisu. A ciekawostka jest taka, że są w różnych kolorach i różnych kształtach, różnych designach. Ja wziąłem taki najbardziej zbliżony do tego żółtego bisetowego. No nie, wiadomo, że to jest złoto, to trochę inaczej będzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że będzie spoko. To jest zrobione z aluminium, ale takiego jakiegoś CNC. Raczej to się pozgina jak nakrętka od jakiegoś tam syropu malinowego, metalowa, taka aluminiowa, więc przy kraszu to raczej nie spodziewajcie się, że to jakoś mega będzie chronić, ale jeżeli porównacie to do tych nawet okładek na śruby tych gumowych, no to jest dosyć spore, nie? Więc jak zainstalujemy to tu, to zawsze gdzieś tam będzie próbowało, przynajmniej będzie chronić nam zarówno tutaj ramię na przykład, albo tarczę przed upadkiem, nie? Zawsze się na nich oprze i nawet jeżeli się zgniotą, no to koszt 24 zł, to można sobie kupować je i co miesiąc nawet, w razie czego. A trzeba chronić taki sprzęt. No dobra, instalujemy to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i mamy to. Szybka instalacja, wystarczyło zdjąć tylko śruby, włożyć, zakręcić śruby i jest. I zobaczcie, jak fajnie. I powiem wam, że mnie to się podoba. Mnie to się podoba, ale najbardziej co mi się podoba to, że faktycznie w przypadku, kiedy byśmy położyli hulajnogę na ziemi, to zobaczcie, co się tu będzie działo. Opiera się na tych właśnie elementach. Z tego względu, że są tak duże i po prostu tutaj nie ma możliwości, żeby się inaczej opierało. No i wtedy zarysujecie ewentualnie grip, jeżeli byście upadli. No i wiadomo, ten bok tu ewentualnie jeszcze mógłby się zarysować. Ale położyliśmy ją teraz i zobaczcie. Nie dotknęła ziemi. Jest oparta bezpośrednio właśnie na tym, trochę na nóżce. Z drugiej strony z kolei jest to samo. Nie opiera się już w ogóle na niczym. I przede wszystkim chroni tarcze hamulcowe. Więc za 50 zł to bardzo, bardzo dobra cena, jak za taki upgrade, który moim zdaniem bardzo dobrze wygląda, estetykę poprawił, a jednocześnie chroni nam hulajkę. Wrzucę zaraz link do opisu filmu i nabywajcie. Myślę, że będzie pasowała do większości modeli Viseta, no i do wszystkich modeli praktycznie, które mają tu śrubę, tutaj jest, już nie pamiętam, który tu klucz brałem, 16 chyba. No zobaczycie sami. No to dobra, jedziemy. No, jesteśmy w Szczyrku, moi drodzy. W Szczyrku jest fajnie. Jest fajnie, tutaj słoneczko świeci, zobaczcie, jaka lampa piękna. Nasta wybiła, stoki już wyłączone są. Zobaczcie tam jezioro, oddali widać ładne. No i co? I lecimy. Warun przepiękny po prostu. 19 marzec, co by pomyślał? Tak, warun nie miał się przepiękny. Krzysiu wjeżdża. Cykalabą. No i lecimy na ostre. Juhu! A jutro rower. To się nazywa definitywny koniec sezonu. Czyli musicie przejść z 500 metrów po takim terenie. No. Ale przynajmniej w takim słońcu. Najlepsze zakończenie sezonu chyba jak mieliśmy, nie? Best ever! Po tym, po czym my przejechaliśmy na samym końcu, słuchajcie, to jest absolutnie. No. Turystyka wysokogórska.
smell alcohol. All the tears are gone down. Your mama's name's Lord.